Szalom aleichem. W tym artykule przedstawię Wam zbadany przeze mnie temat, jak wiele jest podobieństw między rabiniackim przywróceniem hasydyzmu a dynastią Nazarejczyków, czyli uczniów i wyznawców Jeszua z Nazaretu. Uważam, że te podobieństwa są tak silne, że wskazują na jeden wniosek, że wiele kluczowych postaci w odbudowie i postępie hasydyzmu było w rzeczywistości wierzących w Jeszuę jako cadyka, jako Mesjasza, a nawet mogło zostać powołanych, czy zdawali sobie sprawę z tego, czy nie, by powoli poprowadzić judaizm z powrotem do Boga. Pokażę Wam, w jaki sposób te informacje stanowią podstawę zarówno do dotarcia do hasydzkiej społeczności żydowskiej, jak i do głębszego zrozumienia i doświadczenia wierzących w nauki Jeszua i jego uczni poprzez zrozumienie ich żydowskich korzeni. Ta ścieżka może nie być dla wszystkich, ale jeśli szukasz lepszego zrozumienia, głębszych rzeczy Haszem, a także wspólnej płaszczyzny docierania do prawdziwego hasydyzmu, ta ścieżka może być dla ciebie. Czy hasydzka dynastia Nazaret jest nową ścieżką definiującą Światowe Zgromadzenie Nazarejskie? Absolutnie nie. Jest to tylko ścieżka wewnątrz większego zgromadzenia, które zostało wzbogacone już na początku. Na początku pierwszego wieku przez Jeszua HaMoszijach, który powoli wprowadzał nas w hasydyzm. Jeśli czujesz powołanie, by podążać tą ścieżką, to hasydyzm i dynastia Natschat lub Natschest, czyli Nazarejczyków, jest właśnie dla ciebie. Pierwszy punkt. Rozwój równoległy. Zarówno nazarejski judaizm, jak i hasydyzm wyrosły z podobnych warunków społecznych. W obu sytuacjach naród żydowski był zdominowany przez obce mocarstwa. Obaj postępowali zgodnie z rozczarowaniem obietnic wobec fałszywych mesjaszy. W czasie powstania starożytnej sekty Necarim, Nazarejczyków, Imperium Rzymskie rządziło ziemią Izraela, jak również większość, w cudzysłowie, znanego nam świata, rządziło ono żelazną po prostu pięścią. Dom Heroda był znienawidzony jako oczywista marionetka Rzymu, a my, Żydzi, byliśmy wtedy bardzo uciskani i pragnęliśmy wtedy wolności i niezależności. W tej atmosferze rosła wielka mesjanistyczna antycypacja i fałszywi mesjasze powstawali tylko po to, aby ludzie byli rozczarowani i uciskani. I pokazuje nam to Sefer Maasei Mashlichim, czyli Księga Wysłanników 5:36-37. Cytuję. Bo niedawno temu wystąpił Toda, mówiąc w swojej nefesz, że jest wielka. Przyłączyło się do niego około 400 ludzi. Został on zabity, a wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni i ślad po nich zaginął. Potem podczas spisu ludności wystąpił Juda Hagalil i pociągnął lud za sobą. Zginął sam i wszyscy jego zwolennicy zostali rozproszeni. Koniec cytatu. Ta demoralizacja narodu żydowskiego spotęgowała powszechne przekonanie, że religijny urząd stracił kontakt z troskami zwykłych ludzi. Saduceusze byli głęboko związani z arystokratami. Faryzeusze koncentrowali się na szczegółach halachicznych, a Esenczycy byli samotni i odizolowani od zwykłego człowieka. Ludzie byli po prostu głodni przywrócenia. Około 1700 lat później, w Polsce, powstała niesamowicie równoległa sytuacja. Podobnie jak starożytna sekta Necarim, hasydyzm rozwijał się w obliczu ucisku. Cytuję antologię hasydzką Newmana. Społeczna i ekonomiczna sytuacja polskiego żydostwa była godna ubolewania. Żydzi byli celem podżegania religijnego przez Kościół katolicki. Władze świeckie nakładały uciążliwe podatki.
Pogromy były częste. Promowano morderstwo rytualne, aby rozbudzić chłopstwo przeciwko społecznościom żydowskim. Szansa na wykształcenie ogólne prawie nie istniała, a morale polskich Żydów były najniższe. Koniec cytatu. Podobnie jak Żydzi w drugiej erze świątyni, ci Żydzi w Polsce również wołali o Mesjasza, aby ich uratował, aby ich uwolnił. Mniej więcej w tym czasie powstał fałszywy Mesjasz Szabataj Cwi, który przywrócił poczucie dumy wśród narodu żydowskiego. Wielu z Żydów uważało go za Mesjasza, aż do roku 1666, kiedy on sam, Szabataj Cwi, fałszywy Mesjasz, nawrócił się na islam, aby własnego siebie uratować. Jacob Frank był tam, by podnieść kawałki, ale jego ruch szybko się zwyrodnił. Cytuję Universal Jewish Encyclopedia. W ciemnościach nocy i za zamkniętymi drzwiami i oknami organizowali swoje spotkania i szukali za pomocą pieśni i tańca, nie bez erotycznych akompaniamentów, by pobudzić się do orgiastycznego, ekstatycznego stanu, który ich zdaniem był konieczny dla wszystkich religijnych żarliwości. Koniec statu. Mesjańskie nadzieje na tych fałszywych mesjaszów pozostawiły naród żydowski w zrujnowanych obietnicach i złamanych nadziejach. Judaizm przeżywał kryzys i chociaż ludzie potrzebowali nowej nadziei, religijny urząd skoncentrował się na debacie na temat trudnych punktów halachy. Jak zauważył Martin Buber, uczeni traktowali, w cudzysłowie, imigrantów z pogardą. Tak mi pisze The Origin and Meaning of Hasidim. Jedno hasydzkie powiedzenie o zaobserwowanym czasie. Cytuję. Dr Aaron Milton w książce Pomysły i ideały hasydów pisze. Pobożni misnagdim boją się postępować przeciwko Sefer Toire, ale hasydzi boją się postępować przeciwko Bogu. Koniec cytatu. Starożytna sekta Nazarejczyków starała się także zdemaskować mistyczne nauki judaizmu, które w tamtych czasach były utrzymywane w tajemnicy wśród Esenczyków, przynosząc te mistyczne nauki zwykłym ludziom. Jest to przedstawione w 1 Koryntian, 12 rozdział, werset 1-2 oraz 2 Koryntian, 12. Ruch hasycki w XVIII wieku również starał się demistyfikować te same podstawowe nauki, które stały się znane jako kabała. Drugi punkt. Jeszua i Beszt, czyli rabin Israel ben Eliezer, znany jako Baal Shem Tov. Istnieje również wiele podobieństw między Jeszuą Hamoshiach, czyli Jeszuą z Nazaretu, założycielem hasyckiej dynastii Nazarejczyków, a Besztem, czyli jak powiedziałem, rabin Israel ben Eliezer, Baal Shem Tov, założycielem współczesnego hasydyzmu. Po pierwsze, obaj byli szczególnie przywiązani do biednych i potrzebujących. Po drugie, obaj poświęcili swoje życie dobru narodu żydowskiego. I po trzecie, obaj udzielili uzdrowienia ze współczuciem uciskanym, a żaden z tych ludzi nie napisał własnego słowa. Tylko ich wyznawcy po ich śmierci odnotowywali ich słowa i czyny. Shivchei HaBeszt zapisuje słowa i czyny Beszta, tak jak Ewangelie zapisują słowa i czyny Jeszuły. Oba zapisane świadectwo o cudach dokonane przez nich i podane przez nich, oba zostały zapisane około 45 lat po ich śmierci. Podczas gdy w liście do Hebrajczyków stwierdza się, że Jeszua nigdy nie zgrzeszył, pokazuje nam to Hebrajczyków 4:15, wyznawcy Beszta ostatecznie podnieśli to samo stwierdzenie o nim, jest napisane w Tales of the Hasidim, The Early Masters,
który napisał Martin Buber. Yeshua rozpoczął swą służbę w wieku około 30 lat. Łukasza 3,23. Beszt rozpoczął naukę w wieku również 30 lat. Hasatan przyszedł na ziemię i starał się uniemożliwić Yeshua osiągnięcie sukcesu w jego pracy. Sprawdźmy jeszcze inne powiązania z Yeshua i Besztem. Po pierwsze, lub po czwarte, Yeshua rozpoczął swą służbę w wieku około 30 lat i zdaje nam to relację Uri, czyli Łukasz 3,23. Uczniowie Beszta również zapisują, że Beszt rozpoczął naukę w wieku około 30 lat. Po drugie, Hasatan przyszedł na ziemię i starał się uniemożliwić Yeshule osiągnięcie sukcesu w jego pracy. I pokazuje nam to Matisjachu, czyli Mateusz 4,3,11. Co ciekawe, istnieją tradycje dotyczące Beszt, który twierdzi, że Hasatan przyszedł na ziemię, starając się również ingerować w jego misję. Godziny, w których zastępy nieba gromadziły się, by słuchać głosów śmiertelników, były godzinami łaski, ale szatan też tam był. Widział bardzo dobrze, że to, co tam się działo na ziemi, zagroziłoby jego moc na ziemi. Wszedł więc w ciało czarnoksiężnika, który mógł zmienić się w wilkołak. Pewnego razu, gdy Beszt, i zapisane tam słowo Izrael, szedł przez las i śpiewał z dziećmi pod jego opieką, potwór wpadł na nich i dzieci krzyczały i rozpraszały się we wszystkich kierunkach. Niektórzy z nich zachorowali z powodu szoku, a rodzice postanowili powstrzymać młodego asystenta szkolnego, Beszta, ale przypomniał sobie to, co powiedział jego ojciec, gdy leżał umierający. Chodził od domu do dołu. Obiecał ludziom chronić ich dzieci i udało mu się ich przekonać, by powierzyli je mu jeszcze raz. Następnym razem, gdy przeprowadził ich przez las, wziął ze sobą brzmiący patyk i kiedy wilkołak ponownie zaatakował, uderzył go między oczy tak, że został zabity natychmiast. Następnego dnia znaleźli czarodzieja martwego w swoim łożu. To jest napisane w Tales of the Hasidim, The Early Masters. Po trzecie, w innym porównaniu Yeshua był znany jako obcujący z grzesznikami. Po czwarte, Yeshua przeciwstawił się tym, którzy odrzucali zwykłego człowieka. Te dwa sprawozdania przedstawia nam Mateusz 10,13, 9 rozdział 10,13 oraz Łukasz 18,9,14. Beszt tych dwóch poglądów bardzo podobnie nauczył. Cytuję. Pozwoliłem grzesznikom zbliżyć się do mnie, jeśli nie są dumni. Trzymam uczonych i bezgrzesznych z dala ode mnie, jeśli są dumni. Dla grzesznika, który wie, że jest grzesznikiem i na podstawie tego uważa siebie, Bóg jest z nim, ponieważ, cytuję, mieszka z nimi w środku ich nieczystości. Ale o tym, który szydzi się faktem, że jest nieobciążony grzechem, mówi Bóg, jak wiemy z Gemary, nie ma wystarczająco miejsca na świecie dla mnie i dla niego. Jest to napisane w Tales of the Hasidim, The Early Masters. Po szóste. Yeshua został kiedyś zapytany o post i relacjonuje nam to Matysjachu, rozdział 9, werset 14-15. Podobnie czytamy o Beszcie, że został zapytany. Cytuję. Jaka jest istota usługiwania? Wiemy, że w dawnych czasach, w cudzysłowie, ludzie czynów, żyli, którzy pościli od jednego szabasu do następnego. Ale zlikwidowaliście to, ponieważ powiedzieliście, że ktokolwiek umartwia swoje ciało, będzie musiał rozliczyć się jako grzesznik, ponieważ dręczy swoją duszę. Więc powiedz nam,
Jaka jest istota usługi? Baal Szem Tov odpowiedział: Przybyłem na ten świat, aby wskazać innym sposób. Mianowicie, że człowiek powinien starać się osiągnąć trzy miłości. Po pierwsze, miłość do Hashem. Po drugie, miłość Izrael. I po trzecie, miłość Tory. Wtedy nie trzeba umartwić swojego ciała. Jest to zapisane w Tales of the Hasidim, The Early Masters. Po siódme, Yeshua podkreślał radość w naszym życiu. Johanan, czyli Jan 15:11. Podobnie nauczał Beszt, który powiedział: Żadne dziecko nie może urodzić się przez przyjemność i radość. Z tego samego powodu, jeśli ktoś chce, aby jego modlitwy przyniosły owoce, musi oferować im przyjemność i radość. The Hasidic Anthology, Newman. Po ósme, Yeshua podkreślał kochających bliźnich i osądzał ich według tych samych standardów. Według tych, których ty sam siebie osądzasz, masz osądzać ich. Jest to zapisane w relacji Matysjachu 22, 34, 40 oraz 7, 1, 5 i 12. Podobnie powiedział nasz nauczyciel Beszt. Cytuję. To od ciebie zależy, czy pokochasz swojego towarzysza tak jak siebie. A kto wie? A kto wie, jak ty czynisz wiele defektów? Ponieważ jednak jesteś w stanie kochać siebie, kochaj swojego towarzysza bez względu na to, ile wad możesz w nim zobaczyć. Jest napisane w instrukcji Baal Szem Tov w obcowaniu z Bogiem, przetłumaczona przez Martina Bubera na angielski przekład w hasydyzmie Bubera i współczesnym człowieku. Po dziewiąte, Yeshua był znany ze szczególnej miłości do dzieci i pokazuje nam to Matysjachu 19, 13, 14. Podobnie uczniowie Beszta powiedzieli to o nim. Cytuję. Chciałbym, żeby ludzie całowali świętą Tojrę w ten sam sposób, w jaki Beszt całował dzieci, kiedy zebrał ich, aby przeprowadzić ich na studnie. Pomysły i dały hasydów dr Aaron Milton. Po dziesiąte. W rzeczywistości, gdy Yeshua zmartwychwstał, wielu z wyznawców Beszta przybyło, by się o niego skarżyć. Jest to zapisane w Tales of the Hasidim, The Early Masters Martina Bubera. Ci, których kazał, uczęszczają do jego ciała i pogrzebu. Powiedzieli, że widzieli duszę Baal Szem Tova, wznoszącą się jako niebieski płomień. Koniec cytatu. Oczywiście istnieją również poważne różnice między Jeszuą a Besztem. My jednak wierzymy, że Yeshua HaMashiach, Yeshua z Nazaretu, był oczywiście Mesjaszem, chociaż nie rościł sobie tego prawa, ale badając proroctwa i sprawozdania Nazarejczyków z jego życia, jego pokazanie w tych relacjach pokazuje nam, że Yeshua był Mesjaszem, ale również trzeba spojrzeć na to, że Beszt też tego prawa, tego tytułu sobie nie rościł. I oczywiście niektóre z tych twierdzeń o Beszcie mogą być bardziej zakorzenione w legendzie niż w rzeczywistości. Takie jak na przykład, że był bezgrzeszny. W przywróceniu starożytnej sekty Necachim sami przywracamy prawdziwy hasycki judaizm, a zatem nie powinno zdziwić, że widzimy wiele podobieństw pomiędzy judaizmem nazarejskim a hasydyzmem, ponieważ to Nazarejczycy są pierwszą i kolejną dynastią hasydyzmu, który pragnie przywrócenia pierwotnego, świątynnego judaizmu. Należy przypomnieć, że Yeshua, nasz tzadik, nie stworzył chrześcijaństwa, ale najpierw wybierał uczni, aby podążali za nim, a następnie ludzie wybierali jego, aby za nim podążać. Taka sama zasada trzyma się hasydyzmu.
gdzie kieruje się naukami Rebbe, takimi na przykład jak Gerer Rebbe, Belz Rebbe, Sanz Rebbe i tym podobne. Chciałbym na koniec przeczytać komentarz Hasyda, mojego brata w wierze Żyda, Jonasson Weideman, na temat tego, że Jeszua jest hasyckim cadykiem i założycielem dynastii Nazres, czyli Nazaret. Cytuję. Breslew uważają ich Rebę za cadyka i są tacy, którzy wierzą, że on jest Moszijach. Lubawicze uważają, że ich Rebę jest cadykiem i są tacy, którzy wierzą, że jest on Moszijach. Necachim, czyli Żydzi mesjańscy, uważają ich Rebę za cadyka, a niektórzy wierzą, że on jest Moszijach. Jednak żadna z tych grup nie upierała się, że wierzenie, że ich Rebbe jest Moszijach, było po pierwsze najważniejszą rzeczą lub definiującą cechą grupy, a po drugie konieczną, aby być w grupie. Zaskakujące jest, jak wiele ludzi, aby dowiedzieć się, że byli ludzie, którzy podążali za Jeszua, uważali za swojego przywódcę i nauczyciela, nazywali go Panem, szanowali go jako swojego Rebbe, szli za nim po wzgórzach, miastach i polach Judei i nadal nie wierzyli, że był Moszijach. Zrozumieli, że jego nauki były wystarczająco dobre i że powinny być przestrzegane właśnie z tego powodu. Cóż, Jeszua jest wart tylko naśladowania. A jeśli jest Moszijach? Bycie Moszijach dla frakcji Nazarejczyków było to tylko dodatkowym bonusem. Pytanie, czy tłum 5000 lub tłum 4000 ludzi wierzył, że był Moszijach? Jeszua nigdy nie powiedział im, że jest Moszijach, więc dlaczego mieliby to zrobić? Czy Nikodem w to wierzył? Potwierdził jedynie, że Jeszua jest jakoby cudownym nauczycielem wysłanym przez Boga. A czy Józef z Arymatei wierzył, że jest Moszijach? On widział Jeszuę jako swojego przyjaciela faryzeusza, godnego szacunku. A czy wszyscy uczniowie wierzyli, że jest Moszijach? Nie mamy zapisu z ich wszystkich poglądów na jego mesjański tytuł i status, że jest Mesjaszem. A czy matka lub rodzeństwo wierzyli, że jest Mesjaszem? Cisza. A czy Miriam z Magdali? Ona po prostu mówiła rabin, rabi. Zgodnie z Ewangelią Mordechaja, czyli Marka, Jeszua próbował nawet powstrzymać ludzi od nauczania, że on jest Mesjaszem, twierdząc, że, cytuję z Marka, nikomu nie mów. Temat ten był tak powszechny w Marku, w szczególności, że nazywany jest tajemnicą mesjańską. Osoba nie musi wierzyć, że Jeszua jest Mesjaszem. Lub jest, czy będzie, aby pójść za nim. Nie znaczy to, że człowiek nie powinien wierzyć, ale powiedzieć, że nie trzeba wierzyć. Innymi słowy, oczywiście jest to opcjonalne. Czy Jeszua nie jest wystarczająco dobry, aby podążać za nim? Niezależnie od tego, czy on jest Mesjaszem, czy nie? Oczywiście. Wzywam ruch mesjański do przyjęcia wyznawców Jeszua, którzy nie wierzą w Niego jako Mesjasza. Do równych i pełnych szerszej inspirowanej społeczności Jeszua, do bycia hasydem z dynastii Nazaret. Czy Jeszua cię zainspirował? Czy wprowadził cię w Torę? Czy wprowadził cię do czuwy? Nie odrzucaj tego, który doprowadził cię tak daleko w kwestii jego mesjańskiego statusu. Ostatecznie, aż do manifestacji mesjańskiego królestwa na ziemi, identyfikacja Moszijach jest sprawą opinii, ponieważ nic jeszcze nie zostało całkowicie udowodnione. Więc nie dzielmy się osobistymi opiniami, przepraszam.
kocham i stoję za wszystkimi Żydami, którzy wierzą, że ich właśnie rabbaim są Moszijach, ponieważ Ahavas Israel jest tak ważny. Chcemy Moszijach teraz. Koniec cytatu. Tak więc widzimy, że niektórzy Żydzi, którzy nie wierzą, że Jeszua Nazaretu jest Mesjaszem, wierzą w Niego jako Cadika lub Rebę, który nauczał dobrze. Wielu z Haredim, którzy czytają nauki Jeszua z Nazaretu, ale oczywiście nie wiedzą, że to on, mówią, że jest to nauka jeszcze bardziej pokazująca miłość tego właśnie rabina do Izraela. Mówią, że jest to najbardziej żydowskie nauczanie, jakie słyszeli w całym swoim życiu. Tak więc, czy mamy prawo my, Nazarejczycy, mianować się hasydami i bać się tego, że oskarżą nas o herezję? Bóg nam świadkiem, że nie kłamiemy. Nasze księgi, naszych braci, świadków życia Jeszua, są nam świadkami, ponieważ pokazują nam taką samą drogę, jaką pokazuje nam hasydyzm. Aby cieszyć się, aby miłować bliźniego i Boga, aby iść z Sefer Tojry i aby przede wszystkim to, co powiedział Mesjasz, że przez Niego, to co powiedział Jeszua, że przez Niego i ze względu na Niego będziemy uciskani, to wtedy mamy wiedzieć, że idziemy dobrą drogą i będziemy błogosławieni. Shalom, shalom.